Myślę, że mamy dzisiaj kryzys. Może nawet Ameryki nie odkryłem. I wy doskonale o tym wiecie i się jakoś nawet zgadzacie z tym, co teraz mówię. A może nawet zgodzicie się z tym, co będę mówił zaraz, potem. Kryzys. To nie tylko, wiecie, wynika z kwestii COVID-a i tego, że w tej chwili wszystkich nasze życie się odmieniło całkowicie. Ale myślę, że też mamy trochę kryzys autentyczności i mamy też kryzys autorytetu. I ma to związek z kilkoma rzeczami. Przede wszystkim mam takie wrażenie, bo to są wszystko moje subiektywne opinie, nie żebym się tutaj wymądrzał czy odgrywał rolę eksperta. Mam takie wrażenie, że przez media społecznościowe pośpiech w naszym życiu i taką zwiększoną konkurencyjność, każdy z nas ma z tyłu takie napięcie, że zawsze musi być najlepszy, zawsze musi pokazywać się z najlepszej strony i ukrywamy naszą wrażliwość. Ukrywamy wszystkie rzeczy, którymi nie chcemy się dzielić z innymi ludźmi, z tyłu naszych głów, tworząc tak zwany cień. No i po prostu to kumulujemy w naszej podświadomości. I mamy też kryzys autorytetu związany z tym, że informacji jest dzisiaj tak dużo w internecie, w szkole, w telewizji, w radiu, w pracy, w środowisku edukacyjnym, wszędzie. I nie wiadomo, czego słuchać, nie wiadomo, kogo słuchać i nie wiadomo, za czym w ogóle gonić, za czym nadążać, jakimi wartościami się w życiu kierować. Wiecie, na pewnym polu i tak wszyscy kierujemy się naszymi potrzebami, nie? Nasze potrzeby to są nasze pierwotne wartości, przetrwanie, przynależność, bliskość, poczucie wartości, sukces, święty spokój, tak? Możemy to tak, wiecie, sobie trochę uogólnić, będzie nam łatwiej się komunikować. No ale tak w kwestii takiej codziennej, no nie wydaje mi się, że jest tak fajnie. I skąd ja to wiem? Wiem to, po pierwsze, z mojego własnego subiektywnego doświadczenia. Po drugie, z kontaktu z moimi bliskimi. Po trzecie, z obcowaniem w internecie. Po czwarte, z grupy mojej facebookowej. Wszyscy jesteśmy świadomością i tak nawiasem mówiąc, kto jeszcze z was nie jest uczestnikiem tej grupy, to zapraszam. Możecie wejść i się zaklimatyzować, może wyciągniecie z niej wartość dla siebie, z tej grupy. I wiem o tym również z mojej rodziny, z mojej przeszłości i z pracy z innymi ludźmi. I ostatnio tak nawet zastanawiałem się, co ja mam wam nagrać? Co ja mam nagrać do kamery? Co ja mam powiedzieć ludziom? I tak zastanawiałem się nad tym, ponieważ sam doszedłem do takiego wniosku, że mam kryzys, że przechodzę przez pewnego rodzaju kryzys. Kryzys, który ciągnie się u mnie już przez jakiś czas i może nawet nie nazywam go kryzysem, bo mam taką samorozwojową mentalność, żeby, wiecie, też być zawsze najlepszym, żeby się zdyscyplinować, żeby cisnąć, że to tylko chwilowe. I mam też taką trochę duchową mentalność, żeby być uważnym, żeby być obserwatorem, żeby się do tego nie przywiązywać, że wszystko się zmienia, bla bla bla. No i mam też taką egzystencjalną mentalność, że wiecie, życie to cierpienie, wszystko dąży do rozpadu, życiem kieruje entropia oraz chaos, wszyscy jesteśmy samolubni, wszystko dzieje się w naszych głowach i tak nie mamy wyboru, życie to teatr, grajmy, bawmy się, róbmy najlepiej to, co jesteśmy w stanie zrobić, nie przywiązujmy do niczego. I wiecie, różnego rodzaju światopoglądy zmiksowały się w mojej głowie i też wskutek moich duchowych doświadczeń, które całkowicie odmieniły mój sposób widzenia świata, no tak, nie byłem w stanie spojrzeć na samego siebie w 100% obiektywnie i to też, wydaje mi się, że to ma związek troszeczkę z czasem, bo musiałem pewien etap w swoim życiu przejść i zakończyć, żeby móc stanąć z boku i reflektując wstecz, widząc jak poszczególne rzeczy się tak jakby musiały wydarzyć w moim życiu, żebym doszedł do pewnej mądrości, do pewnych wniosków i że w zasadzie nie jestem w stanie przyspieszyć tego procesu i że to jest największa wartość, jaką mogę dzielić się z innymi ludźmi. To nie jest tylko i wyłącznie wiedza książkowa, ale to jest miks całego mnie, całego mojego życia. I wiecie, i doszedłem do tego wniosku, że
mam taki trochę kryzys poczucia wartości. Mam taki kryzys, ponieważ nie wiem, co jest w moim życiu i we mnie takie wartościowe, abym mógł to robić, abym mógł się tym dzielić z innymi ludźmi. I choć, wiecie, przed kamerą, przed wideo w YouTubie już wykreowałem dosyć taki charakterystyczny wizerunek, więc pewnie większość z was już ma jakąś opinię na mój temat i może zostaliście zainspirowani niektórymi moimi filmami, może nie wszystko wam się we mnie podoba, może znacie mnie z przeszłości albo w ogóle mnie jeszcze nie znacie i to jest pierwszy film, który kliknąłeś. No to tak się akurat zadziało. Wiecie, po przyjeździe tutaj do Krakowa musiałem szybko się usamodzielić i szybko się ogarnąć. Dzięki pomocy moim bliskim i mojemu zaangażowaniu i pracy udało się to zrobić. Teraz na szczęście jeszcze przenieśliśmy się zasiąść do innego mieszkania. I no, czuję się tu po prostu dużo lepiej, tak? W Krakowie czuję się dużo lepiej. No i jeszcze wiecie, pandemia, tak? Na dokładkę pandemia zaserwowała nam psikusa w postaci obostrzeń, kontroli, zwiększonego niepokoju, zwiększonej niepewności, nasilenia się różnych teorii, tak? Teorii spiskowych, teorii takich, wiecie, politycznych, ideologicznych. Trochę nas wyizolowała, odcięła nas od niektórych środowisk pracy. Ograniczyła, tak, sposób, w jaki możemy zarabiać pieniądze, sposób, w jaki możemy się komunikować i kontaktować z ludźmi i w ogóle takie życie codzienne. Ja czuję się trochę uprzywilejowany w tej kwestii, ponieważ moje życie, takie, wiecie, taka kariera, w sensie, że to jest głównie YouTube i praca też taka na co dzień, jaką wykonuję, poza tym. I jako gadająca głowa mogę się tutaj wyrazić i czuję taką dosyć taką swobodę, nie? Bo trochę wypracowałem siebie, swoją osobowość przed kamerą. Ale wy może tak na co dzień czujecie to inaczej. Może wydawać wam się, że nie wiem, jestem jakimś innym człowiekiem, tak? Bo gadam do tej kamery i moje życie to jest tylko to, co widzicie i nie widzicie reszty mojego życia, które jest tak na dobrą sprawę normalnym życiem, jak każdego z was pewnie jest. W sensie, że się powtarzają rzeczy, różne rzeczy się zmieniają i są różne emocje i różne doświadczenia i różny miszmasz. I pomyślałem, że nagram wideo, w którym opowiem o tym wszystkim naraz. I chciałem tak trochę selektywnie jakby nagrać wideo o każdym z tych rzeczy osobno. Chciałem nagrać wideo o autentyczności. Chciałem nagrać wideo o social mediach. Chciałem nagrać wideo o COVID-zie. Chciałem nagrać wideo o kryzysie i o tym wszystkim. Ale tak stanąłem z boku, przyjrzałem się wszystkim swoim pomysłom, które wyprodukował mój umysł i zacząłem czuć dziwny dyskomfort i dziwny niepokój, ponieważ mam takie poczucie, że chcę tym kontrolować. Chcę kontrolować tym, co ja powiem przed kamerą. I chcę, żeby to było perfekcyjne. I chcę was wszystkich zadowolić. I czułem pewnego rodzaju przymus i presję. I zdałem sobie sprawę, że nie jestem w stanie tego tak nagrać, ponieważ kontroluję siebie. I nie pozwalam sobie na to, żeby ten prawdziwy przekaz, który jest już we mnie zawarty, żeby on się wydostał. I żebyście go usłyszeli. Więc pomyślałem, że po prostu porzucę swoje pomysły. Tak w sensie odstawię je na bok. Nie, że je wyrzucę, tylko je odstawię na bok. I poczekam, aż coś przyjdzie do mnie. I nawet miałem przez chwilę taką myśl, żeby naprawdę skończyć tak jakby kwestię internetu. Żeby już tak nie nagrywać praktycznie w ogóle. Ale za każdym razem, kiedy ucinałem w swojej głowie przywiązanie tak na maksa do internetu i do was, to tworzyłem w sobie taką przestrzeń i powracały nowe pomysły i teraz znowu chciało mi się tworzyć, więc to takie było paradoksalne. W zasadzie to nawet nie wiedziałem do końca, jak to ugryźć i zrozumieć, bo coś tak powtarzało cyklicznie, że wiecie, raz miałem takie fazy mega kreatywności, potem chciałem sobie odpocząć. Potem znowu kreatywność, potem znowu odpoczynek i może z waszej perspektywy wydawało się, że miałem pewnego rodzaju wachlarz nastroi, tak? Wachlarz nastrojów.
ale z mojej perspektywy wygląda to tak, że są różne fazy takie, wiecie, w karierze człowieka, w życiu człowieka w ogóle. I jak się je dokumentuje, to nie wyglądają one jako, jak nie wiem, jakiś proces liniowy, gdzie rzeczy po prostu w 100% się układają, ale to naprawdę jest sinusoida i chociaż wiecie, ta metafora też wydaje się być taka filozoficzna, no to tak na dobrą sprawę znajdź lepszą. Znajdź lepszą, nie? Chciałem jeszcze wrócić do kryzysu autentyczności. Mam takie wrażenie, że właśnie poprzez media społecznościowe, ruchy rozwojowe i ruchy duchowe, ludzie próbują tak jakby zaprzeczyć i usunąć tą taką niższą wersję siebie. Wiecie, chcą usunąć z głowy to przekonanie, że są leniwi, albo że czują lęk, albo że czują niepokój, albo czują niepewność. Nie chcą tego pokazywać, tak? Ludzie tłumią gniew, tłumią złość, tłumią poczucie winy, tłumią wstyd, tłumią niepokój, tłumią wszelkiego rodzaju kryzysy, wypierają się swoich neuros i neurotyczności, tylko i wyłącznie egzaltując tą pozytywność, nie pozwalając sobie w pełni być sobą. I nawet dla mnie, jako odbiorcy, konsumenta treści, no bo też korzystam z internetu, dużo oglądam, dużo przeglądam, to nieraz jak się tego wszystkiego naoglądam, to mam taką ochotę po prostu, nie wiem, zakończyć swoje życie, nie? W takim sensie, w takim sensie, że po prostu czuję, że jest dużo kontentu i to jest fajne, bo to inspiruje, ale z drugiej strony on jest tak, wiecie, na maksa upiększany i wzmacniany, żeby ten człowiek patrzy się na swoje życie i ma takie wrażenie, że jest beznadziejne, nie? I nawet wiecie, ja zakupiłem specjalnie kamerę, zmasterowałem wideo i chciałem być taki zajebisty przed kamerą i w ogóle chciałem mega super wideo nagrywać, nie? Ale zawsze mam takie podwójne spojrzenie na to, jak nagrywam, że ma to swoje plusy i ma to swoje minusy i wiem, że być może niektórych osoby inspiruje, innych wprowadzą znowu w zazdrość i zakłopotanie i być może ktoś z was też ma różnego rodzaju mieszane uczucia i znowu zderzam się z tym poczuciem, że nigdy nie wiem, jak odbierze mnie ktoś inny i też w pewien sposób czuję się przywiązany trochę do swojego wizerunku i wiecie, każde jedno wideo, które nagrałem gdzieś tam odzwierciedla mnie i mam z tyłu głowy to takie poczucie, że to jest tak jakby część mnie, nie? Że te wszystkie filmy, które nagrałem, cała moja praca, to jestem ja. I że nie jestem w stanie temu, nie wiem, uciec, tak? Zaprzeczyć, usunąć to nagle wszystko. Bo to też jest jakaś, wiecie, projekcja, nie? Albo albo wstyd, poczucie wstydu, albo syndrom oszusta. To jest ten taki syndrom, gdy się tworzy i chce się coś robić, ale ma się takie poczucie, że jest się niewystarczająco dobrym, że się oszukuje ludzi i że to, co się robi, jest niewystarczająco dobre. Wiecie? Wiem teraz, że wiele osób zmaga się z takim też kryzysem finansowym, w sensie, że dużo osób potraciło pracę, tak? W ogóle kwestia pracy stała się czymś niepewnym, kwestia finansów. Myślę, że wiecie, o co chodzi. Nie ma co ukrywać. U mnie było różnie. Dzięki waszemu wsparciu czuję się komfortowo, żeby tworzyć, ale wiecie, też mam swoje potrzeby i mimo wszystko staram się pracować jeszcze poza YouTube'em. Znaczy staram się, nie staram, po prostu potrzebuję kasy, tak? Jak każdy człowiek, żeby móc się utrzymać. I wiem, że jest to trudne, na przykład, wiecie, pracować i jeszcze wymagać od siebie perfekcji, żeby z własnej pasji dawać siebie wszystko i wiecie, jeszcze do tego utrzymać relacje z ludźmi i wiecie, robić milion innych rzeczy. To się staje ciężkie, nie? Dobra, powiem bezpośrednio. I tworzy nam się to taki burdel. Burdel wszystkiego, który bardziej elokwentnie możemy nazwać chaosem, bowiem mamy nieskończoność wpływów, jakie działają na człowieka
i mam tą ideę wolnej woli, albo przynajmniej iluzji wyboru, i każdy z nas próbuje jakby utorować swoją ścieżkę swojego autentycznego ja, żeby zaspokoić swoje potrzeby, żeby być szczęśliwym i spokojnym człowiekiem, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa i komfortu i wiecie, czuć się fajnie. I mamy przeszkody na drodze. I o ile część tych przeszkód może być w naszym wnętrzu, to część z nich jest na zewnątrz nas. I żeby rozróżnić, które to są które, wymagana jest mądrość. I na samym końcu, jak się człowiek tak zastanowi nad sobą, to przychodzi takie też poczucie, w co ja mam wierzyć, nie? Bo jeżeli wszystko jest zbudowane z przekonań, wszystko w naszym życiu jest zbudowane z przekonań, z myśli, jest strukturą naszego ego, jest to w pewnej kwestii iluzja, bo możemy patrzeć na życie przez różne perspektywy, w różnych kontekstach, możemy kwestionować lub nie. I na samym końcu i tak nawet nie wiemy, jakiego wyboru dokonamy. To pozostaje naprawdę nie przywiązywać się do siebie i w pewien sposób można tutaj w tym wszystkim dotknąć niedualności, wiecie, czystej świadomości, która się tak bawi człowiekiem i rzuca nim na wszystkie strony. A my, wiecie, próbujemy sięgnąć tej perfekcji, nie? Bo celem życia jest w zasadzie perfekcja. Jak usuniemy ideał z naszej głowy, tak? Z naszej głowy to mamy czyste tu i teraz, ale też mamy nihilizm. Jedną wielką niewiadomą. Jakiś taki, wiecie, atraktor. Terence McKenna nazywał to atraktorem. Jakiś punkt w przestrzeni, który nas przyciąga do siebie. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze, że radzicie sobie. Dam wam też taką może wskazówkę, jakiś morał podsumowujący to wideo, bo tak się wygadałem o sobie i myślę, że też chcecie z tego coś dowiedzieć się dla siebie. Wiecie, na przestrzeni czasu przechodziłem przez różne kryzysy w swoim życiu. W szkole średniej, gdy zrzuciłem nadwagę, gdy byłem w szpitalu, gdy wszczepiono mi stymulator serca, i na studiach, i po studiach, i przyjeżdżając do Krakowa, i w czasie pandemii. Jedna cecha charakterystyczna, która jakby odbija się zawsze w echu kryzysu, to jest to, że kryzys zawsze przemija. I że w zasadzie tak wygląda już nasze życie, że jest to pewnego rodzaju takie dualistyczne przejście. Tak jak wiecie, zima, potem mamy wiosnę, potem mamy lato, potem mamy jesień, znowu zima. I tak samo mamy właśnie z kryzysami. Wchodzimy w różne fazy w naszym życiu. Fazę wzrostu, fazę dojrzewania, fazę spadku, fazę dołu, znowu wzrostu. I za każdym razem stajemy się jakby silniejszymi, lepszymi osobami. Ja w dalszym ciągu zastanawiam się, kim ja będę za jakieś 5 lat, 10. Wiecie? Myślę, że to jest najlepsze, co ja mogę robić na przykład w tej chwili, dzielić się swoją własną ścieżką. Nie ma wiedzy i nie ma mądrości oddzielnej od naszego doświadczenia. Nie ma, nie da się, naprawdę. Każdy z nas musi przeżyć to życie po swojemu i każdy musi sobie to wszystko przemyśleć, przekontemplować po swojemu. Każdy musi sparzyć się i na swoich własnych błędach i wyciągnąć swoje wnioski i wiedzieć, w jakim kierunku chce iść. I nikt z nas nigdy nie przeżyje tego życia, nikt z nas nigdy nie będzie wiedział za nas lepiej, nikt z nas nigdy nie weźmie za nas odpowiedzialności.
Na samym końcu i tak pozostajemy sami ze sobą i w zasadzie to... Takie jest całe nasze życie. Wiecie, w samotności jest zawsze zawarta głęboka mądrość. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za to, że poświęciliście swój czas i obejrzeliście to wideo. Że wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie swoje własne przemyślunki. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, możecie to zrobić poprzez Patronite'a, poprzez PayPala, możecie kupić mój kurs, któryś do wyboru, do koloru. Zapraszam was na inne media społecznościowe, na Facebooka, na Instagram. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Jestem wam przeogromnie wdzięczny za to, że jesteście i mnie słuchacie, za wasze wsparcie. Zawsze zastanawiam się nad tym, co takiego mogę wam dać, co takiego mogę nagrać, żeby to było ciekawe i żeby nie pomijać siebie, swojej własnej osobowości, żeby nie walić tutaj suchej teorii, nie być sztucznym, wiecie? Czytam wasze komentarze, czytam wasze wiadomości, nie zawsze mam czas ani energię, żeby odpisać, ale staram się jak tylko mogę, żeby nadążyć. Szykuję kilka nadzwyczajnych niespodzianek, jeszcze nie wiem jak to wypadnie, na razie nic nie obiecuję, ale jak coś to zobaczycie to przed kamerą, przed ekranem, ja to zobaczę przed kamerą, wy zobaczycie przed ekranem. Tak, mam nadzieję, że radzicie sobie w tym kryzysie, w jakim jesteście i że będzie tylko lepiej. Trzymajcie się ciepło i do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, buźka.